Klub Radnych PiS Wybieram Nowy Sącz składa zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o słowa, które padły podczas konferencji prasowej prezydenta Ludomira Handzla. Jak mówił wówczas prezydent, to co dzieje się wokół spółki Nowa to działania polityczne, które mają ją zdyskredytować, a nawet doprowadzić do przejęcia. Przysłuchiwaliśmy się konferencji prasowej pana prezydenta Ludomira Handzla wraz z radnymi Rady Miasta. Przeanalizowaliśmy bardzo wnikliwie tą konferencję i uznaliśmy, że musimy w pewien sposób wyręczyć pana prezydenta, ponieważ padały tam informacje o tym, że w tej całej sprawie, w tej całej kontroli związanej ze spółką Nowa, z kontrolą w Wiosiu, może chodzić o próbę przejęcia spółki Nowa, ale również o próbę zaszkodzenia innym spółkom. Naszym zdaniem, jeżeli pan prezydent powziął taką informację, nie wiemy z jakich źródeł, to natychmiast powinien o tym poinformować prokuraturę i odpowiednie służby. Dlatego też Klub Radnych PiS Wybieram Nowy Sącz złożył zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury rejonowej w Nowym Sączu. W dniu dzisiejszym Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek do prokuratury, tutaj go teraz pokazuję, o wszczęcie postępowania i zajęcie się tą sprawą. Mamy nadzieję, że prokuratura bardzo szybko wyjaśni te kwestie, które poruszył pan prezydent wspólnie z radnymi. Być może, jeżeli panowie radni, którzy tam wypowiadali się w cudzysłowie o jakimś wrogim przejęciu, będą mogli dostarczyć prokuraturze odpowiednie materiały. A już dziś odbędzie się kontynuacja sesji Rady Miasta poświęconej właśnie spółce Nowa. Mam nadzieję, szanowni państwo, że w tym momencie, to jest kolejna część, i w tym momencie prezesi, którzy zostali zaproszeni, będą odpowiadać na pytania. Są to pytania, jeszcze raz powiem, bardzo konkretne i każde z takich pytań może nasuwać konkretną następną pulę pytań. Dlatego prosiliśmy, żeby to się odbywało podczas sesji. Nie wiadomo na razie, czy w sesji będzie uczestniczył zarząd spółki Nowa w trakcie poprzednich obrad. Prezesi po odczytaniu swojego oświadczenia wylogowali się ze zdalnych obrad.